Pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo Was gorąco witam. Poniedziałek wstajemy na chwałę Bożą. Dzisiaj Ewangelia jest o ocaleniu kobiety cudzołożnej. Pochwycili ją na cudzołóstwie i chcieli kamienować. A Pan Jezus bierze ją w obronę i pisze palcem po ziemi. I tutaj jest taki moment. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. My często myślimy, że miłosierdzie tak po prostu przychodzi. Bo chcemy być miłosierni, bo mówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia i po prostu jest miłosierdzie. Miłosierdzie za każdym razem wymaga uniżenia. To jest trud miłosierdzia. Żeby kogoś ocalić, potrzebuje zaprzeć się samego siebie. Zaprzeć się swoich odczuć, zwłaszcza gdy dotyczy to kogoś, na kim mi zależy. A Jezusowi zależy na tej kobiecie. Zależy na zbawieniu jej duszy i ocaleniu jej. Chce jej powiedzieć, córko, twoja wiara cię ocaliła. Chcę jej to powiedzieć. Idź, nie grzesz więcej, żeby usłyszała i zmieniła swoje życie. Robię wszystko, żeby ją ocalić. W momencie, kiedy chcesz ocalić małżeństwo, kiedy chcesz ocalić relacje, kiedy chcesz ocalić relacje w rodzinie, w pracy, potrzeba się pochylić. Nie ma innej drogi. Jeżeli nie chcesz jej ocalić, tylko tak zdawkowo, no to nie mów, że ocalasz. I wtedy to nie wymaga pochylenia. Ale w momencie, kiedy chcesz ocalić relację, ocalić człowieka, za każdym razem z naszej strony, to jest pochylić się, zgiąć kark, zaprzeć się samego siebie, zaprzeć się swoich myśli, odczuć, dać się, żeby ten walec przejechał po mnie, ale wiem, że przeżyję w Chrystusie, tak jak On został ukrzyżowany i zmartwychwstał. I to samo ma się z nami dokonać, gdy jest miłosierdzie. Na tym polega pochylenie, że się dam pocharatać przez kogoś, żeby w tych ranach było miłosierdzie i było Boże zbawienie. Na taką drogę, trudną drogę miłosierdzia, chcę Wam pobłogosławić. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochani, głosiłem rekolekcję w tym roku. Miłosierdzie to uniżenie, przebaczenie to uniżenie. Gdybyście chcieli do tego wrócić, posłuchać, to tutaj poniżej jest link do tych rekolekcji. Zachęcam, żeby posłuchać i umocnić się, jak bardzo potrzebujemy się uniżyć. I subskrybujcie nasz kanał. Mocnij w duchu. Bądźcie z nami na bieżąco. Z Panem Bogiem.